śmiech zdrowia doda, oto broń nasza, że zalet mamy więcej niż wad gramy już razem powyżej 31, jak Leszek mówił, lat. Więc już? Słuchajcie, chłopy, skoro chórek tworzymy, to niech pieśń rozbrzmiewa. Stańcie mi równo, kurna, jak pod sznurek. Inaczej cztery kur, chór ma śpiewać. O! Co to za kapela? Co ostrość wesela? I pogodni wątą, a śpiewa. Szymkasz do mela, ślipią szczelo, a wielu nas na wiecznie. Na okrągłej fojary będę lubię się jak kaci kumer, jak kaci kumer. Zawrócony wolny kraj, mam na linie jeszcze akordeony, grają bez. A pan kopolek szarpie struny jak sam. Stateczna? No była, była. Za Wyrusia gdzie za Wyrusia? Za komuny, jak to się mówi. To my grali, no. A za komuny lepiej było. Tym w komitywie lepiej się żyło. A majówki się chodziło. Zjadło się coś i wypiło. Co? W pracy kaca się leczyło. Za komuny lepiej było. No. A ja proszę ciebie. Ja wiem, że się z tym męczyłeś. I po nocach o tym śniłeś. Śniłem. Ty na scenie sam już byłeś. Byłem. Pamiętam. No dobra, Heliu, cieszę się, przyszedłeś. A co cię tu sprowadza? A Rzeńko, proszę mi pić stówę. Ile? Stówę. Słuchaj, stówę? Ale nie mam takiej kasy. No to patrzysz na 50. Na 50? No. Heliu, ale ty jesteś na lekach, jak na 50? Nie, no bo ja chcę pożyczyć. No dobra, ode mnie? No dobra, ale zapięcie, no to słuchaj, a może załatwimy przelewem? Nie. Ja chcę pożyczyć, bo muszę Leszkowi pożyczyć. Leszkowi pożyczyć? Znaczy, kiedy się 24-25 rozrynte noszą, co mu nie starsza do jutra? No może nie starsza. No nie, no bo wyprawy ubianki i tak dalej, kochany, co? Każdy Leszku, ja wiem, że może renta nie starczyć, bo tak mówię, my się starzejemy, a nasze renty stoją, jakby się wiagry nażarły, jak to wiosko. Dobra, słuchaj, nie Leszkowi, a jak mi Leszkowi pożyczysz? Nie pożyczyć, no. Ja słyszałem, bo już mówił do Andrzej Czyperowi, do Matka Kurowskiego, słuchaj, wypada Lechowi pożyczyć. No, ale pożyczyć to znaczy złożyć życzenia, rozumiesz? Wszystko, ja nie mam życzenia pożyczyć. No ja pierwszy, no, a weź mam wszystko. O, co? Żyj pogodnie, o krótko, żyj pogodnie. No. Leszku, żyj pogodnie. Nie bądź babą, jak masz spodnie. Dobre, widzę. Się wyrabiasz, kochany. Heliu, już możesz, no. Wiesz co, wtopłeś tu, żeby się spytał, chociaż jak ja się czuję, a ty nic tutaj hałasu narobiłeś, no. Jak się czujesz? A ty nie pytaj nawet. Heliu, jesteś tutaj doktorem, wiesz co, po prostu. Słucham? Pytałaś się, jak moje zdrowie, odpowiem ci publicznie. Gorsze niż wczoraj, lepsze niż jutro. Byłem ci w szpitalu 3 dni. 3 dni. Wypisałem się na własną prośbę, Leszku. Bo przed ordynator mi tak, dzień dobry panie Miller, do widzenia, panie Podlewski, do zobaczenia, panie Łuczak, a z panem to ja już się żegnam. Ale mi nic nie powiedział. Jak? No nic nie powiedział, tylko no poszedłem, wypisałem się, no bo co, tym się żegnał, z tym się do zobaczenia, rozumiesz? No i poszedłem do mojej rodzinne. No i mówię, co to ma znaczyć, że mi widzę, że panie Andrzeju, pana stan jest taki, że pan nie powinien, no dieta przede wszystkim.
Panie Andrzeju, o papierosach niech pan w ogóle nie myśli. O alkoholu, piwo pan wyrzuci ze swojego po prostu tej recepty. Ty, a o seksie? A o seksie? No. O seksie pytałem się też, a pani doktor jak seksem. Panie Andrzeju, broń Boże, ta ekstaza może pana zabić. Ewentualnie z własną żoną. Też korzystając z okazji, prowadziliśmy ten duet humoru jak z Keniem, to proszę, przyjmij od nas życzenia. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, pomyślności. Tutaj chłopaki, macie prezent. Chodźcie do Leszka. Przeczytaj. Ja może, proszę państwa, przeczytam. Z tyłu jest jeszcze takie coś. Przeczytam. Szczuny za winkla piją płyn z pyry. Za zdrowie Lecha, mistrza satyry. O, właśnie, proszę państwa. Sentencja. Gwarancja dożywotna. Leszku, patrząc na ten zegar, powiem ci tylko tak. Siadaj. A nie, ja ci powiem tak. Leszku, nie śpiesz się. Zwolnij, dążąc do celu, bo wigor, zabał z wiekiem przemija. Dotąd na tronie, odtąd w fotelu, ucz się obijać i bąki zbijać. Wszystkiego dobrego! Chcę mieć